Telewisa presenta. Gdy spytano znanego wynalazcę i utalentowanego plastyka, czy istnieje kamień filozoficzny, odpowiedział, że jest nim radość, która wszystko przemienia w złoto. Do niczego nie doszło. Nic się nie stało. Boże, przysięgam, że więcej się nie upiję. Dzięki. Nic się nie stało. Zostań tu, a ja pogadam z Miją. Wolę nie ryzykować. Wszystko w porządku? Tak. Szukałam cię. Mnie? Tak. Nie Teo? Ciebie. Musimy porozmawiać. Może później. Mam ważną sprawę. Teraz, Arango. Chodź ze mną. Koniecznie? Tak. Ruszaj. Niezły dowcip. To prawda. Jestem ojcem Roberty. Ojcem Roberty Pardo? Tak. Tatą. Filunia. Dowiedziałem się o tym niedawno. Postanowiłem zamieszkać w Meksyku. Udawałem nauczyciela, kłamałem i zmieniłem imię, by być bliżej niej. Przecież jej ojcem jest Antonio Pardo z Hiszpanii. Nie on, tylko ja. Naprawdę nazywam się Martin Reverte. Nie Octavio, Martin. Nie do wiary. A jednak. Roberta o tym wie? Tak. Ciężko to przeżyła. Dlatego jest wściekła na matkę i obie bardzo cierpią. Dlatego tak się pan denerwował, szukając jej, bo jest pan jej ojcem. Przeżywa ciężkie chwile i dlatego dziwnie się zachowuje. Pamiętasz, jak nagle zmieniła swój wizerunek i uciekła bez pozwolenia? Jasne. Niesamowite. Nie wiedziała, jakiego ma staruszka. Dzięki. Mam nadzieję, że ciebie też doceni. Dziękuję. Ale numer. Chętnie widziałbym cię jako mojego zięcia. Ale naprawmy wreszcie samochód. Nie żartuje pan. Podaj obcęgi. Na pewno. Obcęgi. Posłuchaj, mój teściu, nie mów nikomu o tej rozmowie, nawet Robercie. Chcę to zachować w sekrecie. Spoko, pomóż mi, z przyjemnością. Nie do wiary. Daj obcęgi. Co powiedziałeś? Nie do wiary. Obcęgi są tutaj. Już. Co to? Nieważne. Nie przyglądaj się. Tygrys. Szukamy obcęgów. Nie do wiary. Zaczekaj, Luchan. Czego chcesz? Trochę kultury. Dziewczyny? Dobrze, że jesteście. Przegapiłaś próbę. Nie masz pojęcia, co zrobiła Mia. Zgubiła kolejny neuron? Idź załatwić sprawy z zespołem. Pójdziesz z nami? Nie mam ochoty.
Porque no quiero. Chodź, nie chcę. No, quiero. Vamos. Więc jak? Vamos. Ruszaj. Traktuj mnie po ludzku. Cześć. Profesor Madariaga ma dla ciebie list od opiekuna. Wiem. Dzięki. Co się stało? Spokojnie. Wypłacz się, to ci pomoże. Już dobrze. Przepiękna. Po prostu marzenie. Milagrosa dokonała cudu. Kiecka od twojej mamy nawet się nie umywa. Spójrz na materiał i wykończenie. Będziesz wyglądała super. Max chciał mnie w niej zobaczyć. Pewnie chętnie by ją z ciebie ściągnął. Ach, ci faceci. Przestań. Opanuj się. Cześć, Mia. Dobrze, że przyszłaś. Idziemy z Vico na wesele. Przyłączysz się? Wykluczone. Dajcie mi spokój. Co się stało? Nie zniosę dłużej kłamstw Roberty, Miguela, mojego taty i Almy. Schowam głowę pod kołdrę i nie wyjdę przez 2 miesiące. Nie odzywajcie się, mnie nie ma. Biedaczko, oprócz złych pomysłów i rogów, masz jeszcze problemy? Tylko tego mi trzeba. Umieram. Uciszcie tego cyrkowego karzełka. Lepiej stąd pójdę, bo inaczej ją zabiję. Nie. Odczepcie się. Dokąd idziesz? Stres wpędza ludzi w depresję. Potworność, Victoria. Występują. Zbuntowani. Odcinek 418. Sanar este profundo dolor. Siento correr por mis venas tu respiración. Estoy tan conectada a ti que hasta en mis sueños te veo. Sin ti yo me muero. Y es tu corazón que te robaste cuando te marchaste. Marchaste con mis besos y mis sueños. Y este corazón está latiendo cada vez más lento. Y estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó. Uspokój się, stara. Odczep się. Powiedz jej coś. Nie przejmuj się, Sol. Wszystko mnie wkurza. To wina stresu. Sol triumfuje. Boli mnie brzuch. Proszę, nasza diwa. Gdzie się podziewałaś? Podobno z powodu mojej nieobecności ogłosiłaś strajk. Owszem. Ta próba była mega ważna. Przez ciebie straciliśmy cały dzień. Musiałam załatwić pilną sprawę. Kłamiesz, tak samo jak twoja mamusia. Masz wszystkich w nosie.
Zapłacisz mi za to. Puść ją. Odczep się od mojej matki.